Młodzi piłkarze Lewartu z rocznika 1997 zagrają w finale turniejów Piłkarska Kadra Czeka. Z 21 czerwca na boisku w Adamowie odbył się finał wojewódzki turnieju Piłkarska Kadra Czeka, turnieju, który organizowany jest przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. W finale tym udział wzięło 3 najlepsze zespoły z naszego województwa. Oprócz naszej drużyny i drużyny gospodarzy, czyli Sokoła Adamów, wystąpił też zespół z Lubyczy Królewskiej. W tym finale wojewódzkim nasza młoda drużyna, czyli drużyna z rocznika 97, wygrała te zawody, zwyciężając Adamów 4-0, remisując z Lubyczą Królewską bezbramkowo. Jest to o tyle duży sukces, że zwycięzca tego turnieju w dniach 20-26 lipca weźmie udział w turnieju krajowym, który odbędzie się w Słubicach. Wystąpi tam 16 mistrzów województw, a więc najlepsze zespoły, które w każdym swoim województwie, tak jak podobnie jak my, zwyciężyły. Będzie to bardzo fajna impreza. Przypuszczam, że podobna, troszeczkę śmiejemy się tutaj z chłopakami, do Euro, ponieważ 16 drużyn jest podzielone na 4 grupy. Z tych 4 grup 2 najlepsze wychodzą do ćwierćfinałów, a więc jest to taki system rozgrywek zbliżony do Mistrzostw Europy, które odbywają się aktualnie w naszym kraju. Jeśli chodzi o naszą drużynę, uważam, że no jest to ogromny sukces, tym bardziej, że jest to pierwszy raz w historii klubu i chyba w historii naszego miasta, że drużyna młodzieżowa zakwalifikowała się do finału centralnego. Przypomnę, że jest to finał krajowy, czyli gramy tak jakby o mistrzostwo kraju, może nie w rozgrywkach ligowych, bo w tych nam się tutaj nie powiodło aż tak, ale w rozgrywkach tej piłkarskiej kadry czeka. Jest to turniej organizowany przez, tak jak wspomniałem, przez LZS, ale również finał centralny jest współorganizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, więc jeszcze raz powtarzam, dostać się do tego turnieju nie jest łatwo, do finału krajowego. Zresztą my, aby dostać się do finału wojewódzkiego, musieliśmy przebrnąć wcześniej 2 etapy powiatowe i rejonowe, które też zakończyły się naszym sukcesem i bardzo się cieszę, że mogliśmy w Adamowie wygrać i cieszyć się z tego sukcesu. Tak jak mówię, mam nadzieję, że w Słubicach powalczymy, że uda nam się wyjść z grupy. No nie chcę tutaj obiecywać oczywiście zwycięstwa w tak prestiżowym turnieju, ale mam nadzieję, że dojdziemy jak najdalej i zajmiemy jak najwyższe miejsce w tym finale krajowym. Cieszymy się bardzo z tego, żeśmy osiągnęli tak wielki sukces. To jest praktycznie nasz taki pierwszy sukces jak w tym czasie. Jesteśmy bardzo z tego dumni. Wszyscy się cieszą w Lubartowie i w klubie. Także to jest to nasze takie wspólna praca, organizacja. To wszystko dało nam osiągnąć tak wielkie, no dla nas to jest szczyt góry lodowej, można powiedzieć. Jesteśmy dumni z tego, tak samo jak trener. Nasza wspólna praca i organizacja na treningach i stanowczość, i tak samo jak w klasie, tak jak jest klasa sportowa w szkole numer 2. I pan trener Smolarz organizował tę klasę i bardzo nam pomaga w tym. I bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się osiągnąć jak największe cele na tym turnieju dalej. I teraz będziemy odpoczywać po ciężkim sezonie, w którym też się dobrze żeśmy spisali. I jesteśmy z tego ogromnie dumni. Tak jak my i trenerzy i wszyscy tutaj, i myślę, że w Lubartowie tak samo. I nie wiem, to spełnienie marzeń dla każdego chyba z nas tutaj, którzy grają, którzy trenują, tych, którzy są z klubem, wszystkich organizatorów. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Bezchmurne niebo i 22 stopnie. Tak powita nas piątek 29 czerwca. Po południu temperatura wzrośnie do 28 stopni. Barometry wskażą wartość 1016 hektopaskali. Po godzinie 18 temperatura zacznie spadać, by w nocy osiągnąć wartość 16 stopni. Wystąpi małe zachmurzenie. Ciśnienie wzrośnie o 1 kreskę. Sobota 30 czerwca. Małe zachmurzenie i 26 stopni. Po godzinie 12 niebo się rozpogodzi. Temperatura zaś wzrośnie do 32 stopni. Noc upłynie również przy małym zachmurzeniu i temperaturze 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadnie do 1015 hektopaskali, by w niedzielny poranek znowu wzrosnąć o 1 kreskę. Będzie to bezchmurny i upalny dzień. Temperatura wzrośnie do 34 stopni. W nocy troszkę chłodniej. Termometry wskażą 20 stopni.
Poniedziałkowa aura podobna do dnia poprzedniego. Wystąpi tylko lekkie zachmurzenie. Barometry nadal będą wskazywać 1016 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 19 stopni, by we wtorkowy poranek znowu wzrosnąć do 35 stopni Celsjusza. Możliwe burze, które nie ustaną również w nocy. Temperatura osiągnie wartość 21 stopni. Środa 4 lipca. Nadal burze i troszkę chłodniej. Termometry wskażą 29 stopni Celsjusza. Noc podobna do poprzedniej. Ciśnienie bez zmian, jednak w czwartek spadnie do 1012 hektopaskali. Nadal burzowo i gorąco. Temperatura znowu wzrośnie do 33 stopni. Po godzinie 18 prawie bezchmurnie i 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrośnie o jedną kreskę. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. A w informacjach to już wszystko. Przypominam, że nasz program oglądać można również na stronie internetowej www.kanales.pl. Zachęcam Państwa do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@kanales.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Wszystkich zainteresowanych wieściami ze szkół zapraszam do programu Informacje Szkolne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Szkoła językowa Helen Doron przedstawieniem End of the Year Show uroczyście zakończyła rok szkolny. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, czyli w miejscu, gdzie szkoła miała swój początek. Po części oficjalnej dzieci według stopnia zaawansowania w nauce języka angielskiego prezentowały swoje umiejętności. Każde z nich miał możliwość powitać ze sceny swoich rodziców. Efekty metody zarówno u najmłodszych, jak i starszych dzieci zostały docenione. Uczniowie otrzymali dyplom za ten rok szkolny, a także obrazkowy słownik Helen Doron, wydany z okazji 15-lecia metody w Polsce. Każde z dzieci wręczyło rodzicom słodki upominek przygotowany przez szkołę. Wyjątkową uroczystość zakończyły wspólne zdjęcia. Dzisiaj mamy specjalną okazję, ponieważ to właśnie dziś kończymy rok szkolny w Helen Doron. Jest to wielka gala End of the Year Show, na którą zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy Helen Doron wraz z rodzicami, z przyjaciółmi. Mamy pełną salę dzieci, wszystkie dzieci prezentują się przed swoimi rodzicami. Wybrali ulubione utwory, skaczą, tańczą, jest bardzo wesoło i każdy dostanie nagrodę za cały rok szkolny, także dyplomy i specjalne podziękowania dla rodziców. Hello, I am Kasper. Cieszymy się, że wróciłeś na show do nas. Raz, dwa, trzy prostujemy nasze plecy. Pod takim hasłem w klasie pierwszej E Szkoły Podstawowej nr 3 realizowany jest projekt mający na celu zakup szkolnych ławek dopasowanych do wzrostu dzieci. Jak wiemy, zdrowie jest najwyższym dobrem każdego człowieka, dlatego należy o nie dbać już od najmłodszych lat. Dlatego też w klasie pierwszej F od września 2011 roku jest realizowany projekt z edukacji zdrowotnej pod hasłem raz, dwa, trzy prostujemy nasze plecy. Organizatorem projektu jestem ja jako wychowawca klasy, jak również moi rodzice moich uczniów. Współorganizatorami projektu jest dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie, jak również Rada Rodziców. Celem projektu jest przede wszystkim popularyzowanie zdrowia wśród uczniów, kształtowanie właściwej postawy w czasie siedzenia, jak również w czasie pracy przy komputerze, czy też odrabiania prac domowych przy biurku szkolnym. Oczywiście kształtowanie prawidłowego sposobu odżywiania się, jak również zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Projekt będzie realizowany również w przyszłym roku szkolnym. Dla nas rodziców to troska o zdrowie naszych dzieci to rozpoczęła się w zasadzie już w momencie ich narodzin. Niemniej jednak z chwilą przekroczenia przez nasze dzieci progu szkoły to tą odpowiedzialność za kształtowanie prawidłowych umiejętności i prawidłowych nawyków i postaw i zdrowego stylu życia dzielimy wspólnie ze szkołą i z wychowawcą głównie tutaj. Bardzo się cieszymy, że w Szkole Podstawowej nr 3
realizowany jest program edukacji prozdrowotnej, w którym my, rodzice, możemy się również zaangażować. Chciałabym wspomnieć, że w naszej klasie są dzieci, które rozpoczęły naukę zarówno w wieku lat 6, jak i 7 w pierwszej klasie. Wiek dziecka między 7 a 10 rokiem życia jest bardzo krytycznym w jego rozwoju, gdzie dziecko przechodzi od swobody ruchu do wielogodzinnego spędzania czasu w szkolnej ławce. Projekt zakłada wiele działań dydaktycznych, konkursy, wystawy, natomiast punktem takim dla nas, dla rodziców, istotnym tego projektu jest zakupienie kompletu ławek i krzeseł do sali lekcyjnej dla naszych dzieci, których chciałabym tutaj wspomnieć o rozbieżności we wzroście. Jest od 1,10 m, są tacy uczniowie, są i uczniowie, którzy mają i 1,38 m. Dlatego ważne jest, aby te ławki były z możliwością regulacji i dostosowania. I pomoże to przy właściwym kształtowaniu postawy dziecka w czasie nauki. Wszystkie osoby chętne, które chciałyby wesprzeć finansowo realizowany projekt, prosimy o wpłaty na Rady Rodziców z dopiskiem projekt raz, dwa, trzy, ewentualnie o kontakt bezpośredni z wychowawcą klasy, z panią Danutą Iwanek. W dniach 19-21 czerwca 29 uczniów klas pierwszych 2 LO wyjechało do Krasnobrodu, gdzie odbył się trzeci moduł szkolenia z doradztwa zawodowego w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery MAPKA. Projekt MAPKA, czyli skrót od Młodzieżowej Akademii Planowania Rozwoju, jest to projekt dotyczący generalnie przedsiębiorczości, wyboru dalszej drogi życiowej, a także ma pomagać uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy. Właśnie w ostatnim czasie uczestniczyliśmy w takim trzydniowym szkoleniowym wyjeździe w ramach tego projektu. Uczniowie pojechali 30-osobową grupą do Krasnobrodu. Generalnie projekt jest podzielony na kilka modułów. Dwa moduły odbyły się już do tej pory w szkole. Właśnie jeden moduł był to moduł szkoleniowy na wyjeździe do Krasnobrodu. Poza tym będą jeszcze zajęcia w szkole, a także wyjazdy studyjne, czyli spotkania z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy mają opowiedzieć młodzieży, co jest ważne dla przyszłego pracownika, jakie kwalifikacje podnosić, jakie rzeczy są ważne przy przyjmowaniu do pracy i tak dalej. Poza tym każdy z uczestników jest objęty takim kilkugodzinnym doradztwem indywidualnym, no, w ramach którego przeprowadzane są różne testy zawodoznawcze i młodzież może skorzystać z takich porad specjalistów, jeżeli chodzi o przyszły wybór swojej drogi zawodowej. Jakie treści były poruszane podczas tych spotkań? To przede wszystkim tak jak już mówiłam, jak się odnaleźć na rynku pracy, jak pisać CV, jak pisać list motywacyjny, jakby jaka jest aktualnie w ogóle sytuacja na rynku pracy, jakie zawody są pożądane, jakie też są zawody niedoceniane na przykład przez młodzież, a jak najbardziej aktualne na dzisiejszym rynku pracy. Poza tym dużo było na przykład, przynajmniej na tym szkoleniu wyjazdowym, odnośnie na przykład reklamowania produktów, była mowa o zakładaniu firmy jednoosobowej, czyli własnej działalności gospodarczej, mowa o na przykład właśnie tym, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, pierwsze wrażenie, jak się ubrać, jak się zachować, gesty, mowa werbalna, niewerbalna, także myślę, że generalnie bardzo potrzebne uczniom aktualnie takie informacje. Generalnie młodzież jest, tak jak słucham, bardzo zadowolona z tego projektu. Mówią, że jakby są to treści, które są dla nich ważne, które są przydatne, bardzo chętnie uczestniczy. Zresztą nasza szkoła została wyróżniona spośród tych wszystkich szkół, które uczestniczą w projekcie i nie tylko zajęliśmy pierwsze miejsce spośród wszystkich, które jakby kandydowały do uczestnictwa w projekcie, ale też jakby
wykładowcy czy trenerzy, którzy prowadzą te zajęcia, mówią, że nasza młodzież jest bardzo chętna, bardzo zaangażowana. Ostatnio jeden z trenerów skończył zajęcia wcześniej, także myślę sobie, że młodzież jest zadowolona, a poza tym towarzyszą im dodatkowe atrakcje, tak na przykład jak na tym wyjeździe, zwiedzanie Krasnobrodu, czy grille, czy dyskoteki. Także myślę sobie, że projekt jest generalnie wielowymiarowy.